Na środku podwórka przy ulicy Sygietyńskiego 10 w Słupsku jeszcze dwa lata temu stała rudera. Teraz jest tam drewniana wiata z miejscami do wypoczynku i spotkań. Obok w Donicach i Rabatach rosną kwiaty. Na części terenu wysiana została trawa, inna część utwardzona służy za parking. Jest mural, wyznaczono także kącik dla najmłodszych, z piaskownicą i huśtawkami. To efekt wspólnych prac, jakie wykonali tam mieszkańcy wraz z przedstawicielami Fundacji Indygo w ramach programu Miasto Bliskie. Pracy było sporo. Zgarnęliśmy piach na jedną stronę, która teraz jest parkingiem. Na drugą część przywieźliśmy ziemi, posialiśmy z panią adą trawę, postawiliśmy wiatę, resztę kwiaty, mural. Piaskownica to jest nasza własna inicjatywa, donice, nasadzenia, mural, pomoc przy wiacie jeszcze, to, jest, to są wszystko pieniądze z Fundacji Indygo. A to nie koniec zmian na tym podwórku. Mieszkańcy starają się jeszcze o oświetlenie terenu i postawienie wiaty śmietnikowej. Podobne inwestycje jak te przy ulicy Sygietyńskiego 10 prowadzone były m.in. na podwórkach przy ulicach Henryka Pobożnego, Wyspiańskiego, na Wzgórzu i na Morcinka. W sumie z programu skorzystało już 28 grup sąsiedzkich, dla których i z którymi przeprowadzono ponad 50 działań, a będą kolejne, tym razem związane z otoczeniem stacji śmietnikowych. O postawienie wiaty lub osłony śmietnikowej mogą się starać wspólnoty mieszkaniowe z terenu rewitalizacji. Trzeba jednak spełnić kilka warunków. Wspólnota musi być właścicielem lub dzierżawcą terenu, na którym stoją pojemniki na odpadki. Mieszkańcy muszą też uczestniczyć w realizacji inwestycji w ramach warsztatów, które poprowadzi Fundacja. Fundacja Indygo. Każda z lub osłon kosztować będzie około 8000 złotych. W tym roku przedstawiciele Fundacji Indygo wraz z mieszkańcami planują postawić pięć wiatr. Pięć kolejnych powstanie w przyszłym roku. Szczegóły dotyczące terminów zgłoszeń i warunków uczestnictwa w programie znaleźć można na stronie Fundacji Indygo lub w jej siedzibie przy ulicy Niedziałkowskiego 6.